Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przed chwilą miałam wychodzić do banku, ale pomyślałam sobie, że bank poczeka, a światło dzienne niestety nie, więc nagrywam dla Was dzisiaj filmik, nagrywam teraz, ponieważ miałam nagrać, tak sobie myślałam, że jak przyjdę z banku, ale w sumie będzie już ciemno, także i tak by była nic z tych nagrywek. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców. Ulubieńców ostatniego miesiąca, ostatnich może od początku roku, ulubieńcy ostatnich kilku tygodni. Zaczynam od razu, bo będę przerywać i w ogóle, więc ten film znowu będzie trwał nie wiadomo ile, bez sensu. Zacznę od pielęgnacji i tutaj tak, nie wiem od czego konkretnie, może od tego co nakładam najpierw. Mam tutaj najlepszy, słuchajcie, jeżeli potrzebujecie nawilżającego toniku, to ta firma. To jest Ecolaboratorie. Mam tutaj akurat nawilżający tonik, ale miałam również anti-aging. To są toniki, które nie są lotionami, które są po prostu wodą, tonikiem, ale zostawiają na buzi uczucie takiej lekkiej lepkości, czyli po prostu nawilżenia. To są naturalne toniki z naturalnym składem. Tu mi się niestety wszystko już zmazało na tej etykietce, bo mam już końcówkę, tamten druk już całkowicie zużyłam. I tutaj to, co one zawierają, to przede wszystkim tak... wodę morską, bo tutaj jest nawet napisane, że to jest woda morska, ekstrakty roślinne, ekstrakty z róży, olejki nawet, mimo tego, że mówię, to nie jest tłusty produkt, tylko to jest po prostu woda, ale on zawiera to wszystko w swoim składzie po prostu. Kwas hialuronowy, kofeinę, same roślinne wspaniałości. Nawilżające toniki, które naprawdę dają uczucie nawilżenia. Po nich, tylko i wyłącznie po nich, bo po żadnym innym toniku mam odczucie takie na twarzy, że nie muszę zaraz szybko w tym momencie coś nakładać. Po prostu one dają nawilżenie. Także świetne toniki, świetne składy, działające. Po prostu to co jest napisane na etykiecie, to robi. Kolejną rzeczą mam dwa produkty do twarzy, w sumie trzy. Mam tak, jeden serum. Serum z firmy SR Skincare. Ja te serum mam już dosyć długo. Od wakacji, coś takiego, ale używałam go w wakacje, potem przestałam i teraz znowu zaczęłam. To serum, w ogóle całą linię dostałam do przetestowania od marki, ale przez dłuższy czas w ogóle nie nagrywałam filmiku, więc całkowicie zapomniałam o tym, żeby zrobić ten film. Ale nie pokazuję go dlatego, że dostałam ten kosmetyk, tylko dlatego, że on naprawdę działa. Słuchajcie, to jest serum, które zawiera w swoim składzie, to jest serum, nazywa się Arealine. Arealine i on zawiera taki składnik, tutaj nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ale właśnie coś tam argiralinę napiszę Wam gdzieś w filmiku. To jest składnik, który działa jak botoks. Botoks naturalny, bez żadnego wstrzykiwania, obstrzykiwania i tak dalej. On działa tak, że on paraliżuje nam mięśnie. Więc jeżeli na przykład i serio tak działa, nie śmiejcie się. Ja go nakładam na czoło, a mam tutaj właśnie te linie takie mimiczne na czole. Normalnie na przykład teraz, jak go nie mam na sobie, to czuję takie jakby lekkie spięcie. A jak mam go na sobie, zaaplikuję, on jest w ogóle w formie takiego żelu, jak zaaplikuję go na przykład na czoło, bo najbardziej to wszystko odczułam właśnie tutaj na tym czole, to nie czuję tego spięcia. Czuję tak jakbym miała takie lekko, leciuteńko odrętwiałe te partie, ale bez tego drętwienia. Po prostu nie mam ochoty cały czas ruszać tym czołem. Wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Tak trochę uspokaja po prostu te mięśnie. Poza tym czytałam na stronie, ja tego nie robiłam, ale czytałam, że jak się go nakłada na usta na przykład i na okolice ust, delikatnie po pewnym czasie wypełnia te usta i one się przez to wydają po prostu większe. Więc jestem święcie przekonana, że on tak robi, bo jeżeli chodzi o te zmarszki, to rzeczywiście to działa, jest to działający produkt, więc u mnie to się niesamowicie liczy, po prostu żebym używała kosmetyk, który faktycznie daje mi rezultaty. I te rezultaty tak naprawdę przy tym produkcie są od razu, bo ja od razu czuję, jakbym miała rzeczywiście takie delikatnie sparaliżowane te tutaj części. Wiecie, te mięśnie, jakoś mocno, to nie jest botoks, to nie będzie działać nie wiadomo jak, ale rzeczywiście coś robi po prostu, bo odczuwam to, co odczuwam. I to będzie to. Kolejna rzecz, najlepszy dziewczyny krem na... Najlepszy krem z naturalnym składem,
który działa, który rzeczywiście widać tą różnicę, jak się go nakłada na noc, bo to jest krem nocny. Nakłada się na noc, rano się wstaje i ta skóra wygląda inaczej. Wygląda inaczej, jest taka odświeżona, rozświetlona, taka jakby delikatnie, nie wiem jak to powiedzieć, ładniejsza. Po prostu ciężko czasami, jak się patrzymy w lustro i jak działa jakiś kosmetyk na nas, to ciężko czasami jest opisać, bo ten efekt nie jest taki nie wiadomo jaki, bardzo, bardzo mocny, gdzie widać już na pierwszy rzut oka, że co jest to, że na przykład jest rozświetlenie albo coś tam, ale rzeczywiście po tym kosmetyku z każdym dniem, jak się rano budzę, ta skóra wygląda ładniej. Wygląda ładniej, tak odświeżona jest, taka no, nawilżona przede wszystkim, bo to jest przede wszystkim to nawilżenie plus właśnie to, że ta skóra wygląda tak inaczej. I to jest jedyny kosmetyk, słuchajcie, z naturalnym składem, który działa od razu. Który od razu jak nakładam, rano się budzę i rzeczywiście ta skóra wygląda fajnie. To jest krem z Madary i to jest krem, który się nazywa Deep Moisture. Chyba tak się wymawia. Dam Wam gdzieś tam link, chociaż powiem Wam szczerze, że on mi się już kończy. Zostało mi bardzo malutko jego, ja go odłożyłam na bok, bo w tym momencie używam inne kremy, ale wiem, że do niego wrócę i już go szukałam, słuchajcie, w internecie i nie mogłam go znaleźć. Znalazłam inne, z tej samej marki, tylko że inne. Ale ten konkretnie, tutaj z jakimś takim jakby śnieżkiem, porobię Wam zbliżenia do tego kremu i w ogóle kosmetyków. Nie mogłam go znaleźć, to jest Regeneration Night Cream do wszystkich typów skóry z ekocertem. I to jest typowy nocny krem, krem na noc po prostu, nie na dzień, tylko na noc. On przy swojej takiej cudownie lekkiej formule daje takie fajne nawilżenie, odżywienie i do tego jeszcze natłuszczenie. On ma tak jakby, nie wiem, w tej konsystencji są zawarte i te właśnie produkty, które nawilżają, odżywiają i jeszcze do tego natłuszczają tą skórę. Trochę jakbym miała olejek na sobie, ale jest tak leciutki, tak delikatny, tak cudowny, przepięknie w ogóle pachnie, nic się, wiecie co, on też się tak jakby trochę wchłania w tą skórę. Ja staram się, jak nakładam pielęgnację, taką konkretniejszą na siebie, staram się po prostu spać na wznak, żeby mi się po prostu gdzieś tam ta pielęgnacja nie wcierała w poduszkę. Ale tutaj, jak rano wstaję i nawet gdzieś na boku leżałam, to ja dalej czuję coś na tej twarzy. Nie mam takiego odczucia, że po prostu wszystko mi się gdzieś tam starło. Więc on się musi przyczepiać do tej skóry po prostu. No ale no wiadomo, no to jest krem, więc ja i tak staram się spać na wznak. No, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, wiele z nich przerobiłam w swoim życiu, naprawdę. I bardziej tłuste, i mniej tłuste, bardziej odżywcze, mniej odżywcze i tak dalej. I żaden z nich aż takiego wow u mnie nie zrobił. Ten naprawdę działa i to widać od razu, tak jak na przykład z tymi kremami z O2 Skin, które są tlenowe, na bazie tlenu. Jak się nakładamy wieczorem, rano się budzimy i widzimy, że ta skóra inaczej wygląda. Jest ładniejsza, taka właśnie promienna, no nie wiem, zregenerowana trochę. To tak samo mam przy tym właśnie kremie. To są takie kremy i tamten, i tamta właśnie seria, i ten. Super działają i na pewno będę chciała sobie go zakupić. Ja w ogóle go kupiłam w sklepie, a właśnie tam chyba spróbuję go jeszcze raz znaleźć. Kupiłam go w takim sklepie stacjonarnym w ogóle i wzięłam go, ponieważ on był przeceniony. On normalnie kosztuje 160 zł, chyba, czy około 200, nie pamiętam dokładnie, ale ja za połowę ceny go kupiłam. To już było też dobre kilka miesięcy temu i wzięłam go od tego, bo on był po prostu przeceniony. Super. Bardzo się cieszę, że po niego sięgnęłam po prostu. Bo świetnie działa. A jeśli chodzi o krem pod oczy, nie znalazłam żadnego kremu pod oczy, który dawałby mi to, co daje mi ten krem. Wszystko to, co opisałam przy tych właśnie kremach, czyli takie nawilżenie, spulchnienie tej cery, delikatne jakby wyprasowanie zmarszczek w ogóle, bo mam wrażenie, że te zmarszczki rzeczywiście troszeczkę inaczej wyglądają, jak się tak przyglądam, wiecie, jak na przykład, nie wiem, nałożę, bo na, normalnie jak nie mam korektora, no to te zmarszczki są mniej widoczne, ale one są bardziej, zaczynają być widoczne na przykład po całym dniu, jak mam gdzieś puder, nie korektor, tylko puder na tych miejscach i się uśmiecham i cały dzień tam gdzieś gestykuluję tą twarzą i tak dalej, to wieczorem kiedyś, bo teraz już mniej, ale kiedyś rzeczywiście te zmarszczki były mocno zaznaczone, miałam takie krechy nie tylko tu, ale również tu pod oczami. A teraz muszę Wam powiedzieć, że odkąd stosuję między innymi ten krem i jeszcze kilka innych różnych kremów, ale jeśli chodzi o ten, to nakładam go solo, a tamte kremy nie dawały mi wszystkiego tego, co daje mi ten krem za jednym zamachem.
mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu on jest i nawilżający, i jest odżywiający, jest natłuszczający. Bardzo mocno natłuszcza właśnie tą okolicę pod oczami, do tego właśnie nawilża. Więc daje nie tylko ten olejek, ale daje również nawilżenie na tej skórze. Genialny. I to jest Shiseido Benefiance w miniaturce, mam go w takiej próbeczce po prostu do zakupów, ale jak mi się skończy, to jest 2 ml w ogóle, jak mi się wykończy ten produkt, na 100% sobie go zakupię, bo jeżeli potrzebujecie, bo jeżeli nie, no to zwykły krem też Wam da radę, ale jeśli potrzebujecie coś ekstra, naprawdę już ta skóra Wasza wygląda i potrzebuje po prostu czegoś mocniejszego, to ten krem się sprawdza genialnie. Sam jeden daje mi tyle, co po prostu kilka kremów razem połączonych, czyli serum na przykład nakładałam, jakieś takie liftingujące, na to nakładałam krem, potem jeszcze drugą warstwę kremu, to ten krem daje mi więcej, nie więcej, daje mi tyle samo, co kilka różnych kremów tamtych. Okej, okay. Ostatnia rzecz z tego, co widzę, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest coś takiego pomiędzy, to jest krople samopalające w ogóle z Daxa. Przefajny kosmetyk, ponieważ zawsze miałam taki problem, ja w ogóle lubię troszeczkę tą skórę przybrązawiać. Lepiej się czuję z taką muśniętą słońcem, ale jeśli chodzi o pielęgnację, w ogóle o nakładanie na twarz samopalacza, to po pierwsze on mi zawsze trochę wysuszał tą skórę, każdy jeden, cokolwiek by nie użyła, to zawsze ta skóra była lekko wysuszona, też nie samopalacze po prostu tak działają, że one wysuszają tą skórę delikatnie, jedne bardziej, drugie mniej. Najbardziej pamiętam, że miałam wysuszoną skórę po Clarensie, ale znowu ten samopalacz jest świetny, więc coś za coś, bo bardzo ładny efekt, taki naturalny. Bardzo ładny i bardzo długo się trzyma w ogóle i nie robi żadnych plam, więc tamten samopalacz z Clarensa świetny. Ale jeśli chodzi o te kropelki samopalające, działają genialnie, bo nie mam tego właśnie przesuszenia dzięki temu, że one są skoncentrowane i nie mam też już takiego problemu i zastanawiania się, czy użyć dzisiaj, na przykład w dany wieczór pielęgnacji, po prostu zwykłej, takiej mojej cowieczornej, czy użyć samopalacz, bo samopalacz zazwyczaj używałam po prostu solo, nastonizowano na przykład skórę bez niczego więcej. I wtedy najlepsze efekty dawały właśnie te samopalacze. Natomiast to nakładam już, nakładam serum, nakładam sobie kremy pod oczy i tak dalej. I w ostatnim momencie kropelek po prostu do kremu i na twarz. Bardzo fajnie działa i bardzo ładny kolor daje. Więc tyle, no nie za bardzo się rozgaduję, dajcie znać. Więc tak, jeśli chodzi o zapach, coś niesamowitego. Ja wiem, że ja nie potrafię opisywać zapachów, ale mi naprawdę rzadko, powiem Wam szczerze, że podoba się zapach aż tak. Ja, jeżeli chodzi o grupy zapachowe, lubię te takie słodkie, ciężkie. Ale nie tylko, bo Aqua Allegoria, na przykład Guerlain, Ginger Picante chyba to się nazywa, ten zapach, po prostu kocha miłością wielką i Herba Fresca również, uwielbiam te dwa zapachy. One są leciutkie, takie wiosenne, letnie wręcz. Ale najbardziej mi się zawsze podobają te takie cięższe. Ciężkie, słodkie, to jest jeden z nich. To jest jeden z tych zapachów, gdzie jak ja go aplikuję, to aż mnie tutaj, aż tak wstrzymuje oddech i tak się czuję, tak kurczę normalnie, wiecie, jakbym miała taki okres zauroczenia się czymś, czy tam, nie wiem, zakochania się, uwielbiam go po prostu, działa na mnie niesamowicie. On, słuchajcie, jak się go aplikuje, poczekajcie. Uwielbiam go, ja po prostu go uwielbiam. To jest, na początku jak się go aplikuje, on jest taki słodko świeży. Po chwili staje się bardziej świeży niż słodki. Żeby znowu za pół godziny stać się bardziej słodkim niż świeżym. A jeszcze na sam koniec, jak wieczorem na przykład, czy po kilku godzinach wącham swój nadgarstek, to jest taki, kurczę, ciężko go opisać. On jest taki przytulny po prostu. Przytulny, słodki, kobiecy, ale nie za słodki, nie za infantylny. Taki jest mega seksowny po prostu, taka pełna, cudowna kobiecość z takim ogonem, no nie wiem, on jest też taki fajny, on
czuć go, bardzo czuć go, bardzo, ale nie jest przytłaczający. On ma właśnie taką ciutkę takiej świeżości, takiej lekkości. No, uwielbiam. To jest Hypnotic Poison, Hypnotic Poison, All Secret od Diora. Chyba go nie ma już w sprzedaży. Także, smuteczek. Ale mam go i uwielbiam go po prostu. Drugi zapach, który tak na mnie działa, to jest Guerlain. To jest zapach męski, również wycofany. Ale też go uwielbiam i mam go. Znaczy mój mąż go ma, bo go ode mnie dostał. Ale no, ja również go czasami używam. Zdjęłam spinkę. Nie mogę dzisiaj tych włosów ułożyć coś, bo nie wymyłam ich wczoraj wieczorem, więc dzisiaj one są takie jakieś dziwaczne i jeszcze trochę się spyskałam tym szamponem suchem i boję się, że to wszystko tak niezakonicznie wygląda. Dobra, słuchajcie, teraz szybko kolorówka i to naprawdę będę się streszczać, bo za długo się rozwodzę nad tym wszystkim. Korektor, zacznę od korektora, mam znowu w próbeczce, ale to jest korektor z marki Guerlain w takiej tubeczce. Dam Wam linki do tych kosmetyków na dole, będziecie sobie mogły zobaczyć. Kolor to jest 01 i 01 jest przepięknym kolorem, to jest żółty z lekką domieszką brzoskwini, takiej bardzo delikatnej, ale wiecie co, on jest nie za jasny, nie za ciemny, jest bardziej jasny niż ciemny. Ale no, wygląda ślicznie, przewspaniale kryje, przy czym jest to korektor nawilżający. Bardzo leciutki, taki jakby lekko z żelem, fantastyczny jest po prostu. Spróbujcie dziewczyny, jeżeli macie w sumie każdą skórę, nie wiem, chciałam powiedzieć skórę dojrzałą, ale ja uważam, że ten korektor się dla każdej z Was sprawdzi. Nie będę nic więcej mówić, idźcie do perfumerii i go przetestujcie po prostu. Bardzo fajnie kryje, bardzo ładnie rozświetla, bardzo długo się trzyma, nie wchodzi w załamania, nie tłuści się, nie schodzi gdzieś tam. No, bardzo naprawdę najlepszy korektor, jaki mam w tym momencie. Naprawdę, najbardziej go lubię, bo mam kilka swoich faworytów, kilka ulubionych korektorów, ale nie wyobrażam sobie makijażu teraz bez niego. Bardzo dobry, jest 15 ml w ogóle w opakowaniu, a starczy taka dziepeczko, żeby nałożyć, zabiegać pod oczami i krycie ma niesamowite po prostu. A wygląda leciutko w ogóle pod oczami, więc to co ja uwielbiam we wszystkich kosmetykach ogólnie. To tak, dwa podkłady, jeden codzienny, a jeden na wyjścia. To jest codzienny, to jest ten Chanel Le Beige, a byłam ostatnio dziewczyny na szkoleniu Chanel, dostałam, bo wchodzi nowa seria tych, odnowione są kremy Le Lift, które będą miały naturalny skład i dostałam jeden z nich do przetestowania, ale już kiedy indziej będę go używać, prawdopodobnie na wakacje, bo mam sporo otwartych kremów i chcę je zużyć po prostu, więc tak, natomiast to co mi pani powiedziała, to jeżeli znacie i pamiętacie ten kosmetyk cudowny z Chanel, tą bazę brązującą, Le Blanc Bronze Universal, Le Blanc, nie, Boże, jak on się nazywała? The Soleil Tam de Chanel, o, i w kolorze Bronze Universal, tą wiecie, okrągłą, cudownie pachnącą i przepięknie w ogóle wyglądającą na buzi, to ona niedługo wejdzie na stałe do perfumerii Sephora, będzie w sprzedaży i będzie już na stałe, nie będzie ta edycja limitowana, wejdzie w czerwcu. Z tego co pamiętam, co pani mówiła, to ona wejdzie w czerwcu, więc jeżeli lubiłyście ten produkt, jeżeli na niego czekacie, to on jest ogólnie dostępny, tak przymrużeniem oka Wam teraz mówię, on jest dostępny w butiku Chanel, ale jeżeli nie chcecie tam chodzić, nie macie po drodze i tak dalej, to będzie normalnie dostępny w Sephorze w czerwcu, także. Od czerwca, nie w czerwcu, tylko od czerwca. Więc tak, tu mam podkład ten Le Beige. To jest podkład najdelikatniejszy z delikatnych. On jest na takiej żelowej bazie, to są drobinki. To są takie, w ogóle to się nazywa mikrofluidyki. Śmiesznie się nazywa, ale to są tak jakby pigmenty zamknięte w wodnej bazie. W kuleczkach po prostu. I one, jeżeli chodzi o kremy, bo są kremy te hydro i one właśnie są takie, że one mają te kuleczki i w środku są składniki aktywne zamknięte w tych kuleczkach i one dzięki temu głębiej wchodzą w naszą skórę. Ten, jeżeli chodzi o ten podkład, on ma taką pompkę, która trochę miażdży te właśnie tutaj te kuleczki w środku i trzeba to porządnie rozprowadzić na buzi. Daje przewspaniałe nawilżenie w ogóle. To jest podkład, jeżeli mam wysuszoną
buzię, że nie wiem, coś tam mnie podrażniło i tak dalej. Cudownie działa, jeżeli chodzi właśnie o nawilżenie, ukojenie tej skóry. Bardzo fajny jest. Przy czym wygląda ślicznie. Wygląda jakoś tak, kurczę, ładnie. On nie ma krycia, więc jeżeli macie coś do ukrycia większego, to absolutnie, chyba że korektor na niego na przykład nałożycie. Ale jeżeli macie tą skórę w miarę ogarniętą i chcecie coś mega nawilżającego, rozświetlającego, takiego upiększającego twarz, to serdecznie Wam polecam przyjrzeć się właśnie temu produktowi. Genialny jest i bardzo lubię go nie nakładać tym pędzelkiem, który tutaj jest w środku, bo on ma pędzelek, ale palcami. Bardzo fajnie wygląda, dobrze się z tą skórą stapia i też muszę Wam powiedzieć, że on całkiem nieźle się trzyma. Jak nałożę coś pod oczy, korektor, przypudruję lekko buzię, wykonturuję, to wszystko, całość wygląda tak, jakbym rzeczywiście miała ten makijaż. Że nie wygląda to na niedokończony make-up po prostu, a daje bardzo delikatny efekt na twarzy. I drugi podkład, którego uwielbiam do pracy, to jest Guerlain L'Essentiel. I on wygląda tak. Podkład, którego kiedyś robiłam pierwsze wrażenie. Tamten kolor mi się nie sprawdził i wtedy ten podkład mi się w ogóle nie sprawdził. Teraz to, co wtedy mi się nie podobało w nim, jest teraz dla mnie ogromną zaletą. To, że jest dosyć taki w miarę ciężki, dzięki czemu się trzyma przepięknie na twarzy. Cały dzień po prostu, nie muszę go nawet przypudrowywać. Do tego bardzo ładnie wygląda i ten kolor jest prześliczny, to jest 01W. Jest to kolor żółtawy, który przepięknie gasi wszystkie zaczerwienienia, dodaje świeżości, dodaje blasku. Bardzo ładnie na tej buzi wygląda i tak jak mówię, jest dosyć taki ciężki w miarę, no nie jest jakiś mega, mega ciężki, też nie zrozumcie mnie źle, ale na te podkłady, no jest cięższy na pewno od tego, o to mi chodzi. I do pracy, gdzie potrzebuję, żeby ten makijaż naprawdę fajnie się trzymał dobrze cały dzień, to sprawdza mi się rewelacyjnie. Uwielbiam go właśnie na do pracy go nakładać. Ale nie tylko, bo no jest przepiękny, po prostu przepięknie na twarzy wygląda. To będzie to. Kolejną rzeczą, którą tutaj chciałam Wam pokazać, to są teraz może oczka. I tutaj będą przeróżne kredki. Ja uwielbiam ostatnio kredki i bardzo często kredki używam. Mam tutaj jedną z moich ulubionych kredek, to jest w ogóle Chanel. Matowa kredka w kolorze 932. Ona mi się już całkowicie skończyła, już tutaj nic nie mam. To jest matowy brąz, dosyć ciemny, ale nie idący ani w chłodne, ani w ciepłe tony. Jest taki neutralny, przepiękny i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się trzyma na linii wodnej. Jak ją nakładam tutaj na górną linię wodną, utrzymuje się no pół dnia, nie cały dzień, bo chyba żadna kredka mi się nigdy cały dzień nie utrzymała, ale jak na zwykłe kredki, takie wiecie, nie wodoodporne, tylko wykręcane, to no, trzyma się genialnie i bardzo, bardzo mi się podoba jej kolor po prostu. Też fajnie się utrzymuje tutaj na górnej linii. Bardzo często ją używałam, już ją zużyłam. I kredki z Sephory. Sephora ma przeróżne kolory ogólnie. Te kredki, które ja mam tutaj, one już wychodzą ze sprzedaży i one są w tym momencie przycenione z 20 chyba iluś złotych, one chyba 20 zł kosztowały na początku, a teraz są na 8,90 za sztukę. Także jeżeli macie gdzieś tam Sephora i macie te kredki, u mnie w perfumerii to one stoją w takim kubeczku, więc bardzo serdecznie Wam polecam. To są kredki wodoodporne już typowo, więc trzeba im dać chwilę, żeby one zastygły na powiece, ale się absolutnie nie ruszają, nie odbijają. Kolory mają śliczne, w ogóle przeróżne wykończenia. Matowe całkowicie, matowe z drobinkami, perłowe, bardziej błyszczące, mniej błyszczące, perłowe z drobinkami na przykład, bez drobinek. Różne, przeróżne i różne kolory do tego. Także serdecznie Wam polecam. Ja sobie kupiłam kilka. Także używam od okazji, jak potrzebuję jakąś, to zawsze mam. Także bardzo fajne i jeżeli chodzi w ogóle o ten kolor beżowy, też bardzo ładnie na linii wodnej wygląda, bo nie jest ani za ciemny, ani za jasny. To będzie to. Tutaj kolejna rzecz, której już nie ma, więc tak na szybko, to są eyelinery z kolekcji zimowej. To jest glitter eyeliner w ogóle, bo to są linery takie z drobinkami, to są brokatowe linery po prostu. Niesamowite i jeżeli chodzi o ten złoty szczególnie, to jest produkt, który jak nakładałam sobie na
robiłam sobie po prostu nim kreskę, bo zazwyczaj właśnie kreskę, ale czasami mi się też zdarza wziąć go po prostu, bo to jest taki eyeliner, zobaczcie, z takim pędzelkiem. Biorę go na palec i delikatnie gdzieś tam wklepuję w środek powieki. On bardzo fajnie wygląda. On ma bardzo dużo tych zatopionych tych drobinek i rzeczywiście jak robimy kreskę, to ta kreska jest całością. Tak. Ona nie nakłada, ten eyeliner się nakłada po prostu całością w każdym miejscu i nie było razu, żebym miała ten liner na sobie, ten złoty konkretnie, żeby mnie ktokolwiek nie zapytał, co to jest, co ja mam na oczach, co tak pięknie się mieni. Zawsze, za każdym razem jak go miałam, to zawsze dostawałam pytania. Więc no, musi coś w tym być, przepięknie wygląda, jeden i drugi, podrasowuje po prostu każdy make-up. Zwykły jeden cień na powiekę, do tego kreska właśnie z tego i to wygląda cudownie. Także bardzo fajnie mi się sprawdzają. Jeżeli chodzi o ten srebrny, to identyczny byłby Kiko. Identyczny kolor, identyczne drobinki, praktycznie identyczny produkt. Natomiast no, ja go mam od siebie z pracy. Następnie cienie i tutaj już zbliżamy się ku końcowi. Paletka cieni przepiękna, w ogóle opakowanie jest boskie. Cieni jest tu ogrom, do każdego makijażu, cokolwiek byście nie chciały, cokolwiek byście nie potrzebowały, to w tej paletce jest. Przepiękne, mieniące się brokaty. Ja zakochałam się od zeszłego roku w brokatach, w cieniach, które mają właśnie taki, one są w żelowej, w różnych firmach w ogóle są takie i między innymi właśnie tutaj te Start. One są w żelowej bazie. Taki żel i pełno tych drobineczek. Nakłada się to na palec, przynajmniej ja nakładam na palec, wklepuję w powiekę i przez cały dzień ani jeden okruszek mi nie spadnie. Ani jeden. Bez żadnej bazy pod spodem, bez żadnego nyksa, bez niczego. Po prostu palcem nakładam i to wszystko się przepięknie trzyma. Jestem zachwycona, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam i może nawet teraz sobie nałożę jeden z nich. Tylko który, bo zawsze mam problem, nie wiem, który, na który się zdecydować. Może nałożę dzisiaj ten środkowy tutaj. Pokażę Wam po prostu tak o, na biegu. Widzicie? Widzicie? I już mam. Teraz na drugie oko. Nakładam po prostu na palec i wklepuję. Tak to się prezentuje. I powiedzcie same, no jak na cienie z brokatem, czy mi się coś osypało? Nawet przy aplikacji się nie sypią, a jak w ciągu dnia nie obsypują się w ogóle. Naprawdę. Fantastyczne produkty. Jestem niesamowicie z tej paletki zadowolona. Poza tym te cienie są naturalne, mają naturalne składniki, nie mają zbędnej chemii. Także tak. I jeżeli ta paletka, jeżeli chodzi o tą paletę, ona stacjonarnie już nie jest dostępna, bo ja sprawdzałam u siebie w sklepie. Też pytałyście się mnie w wiadomości tam prywatne. Ja zapomniałam Wam odpowiedzieć w ogóle. Kilka z Was się pytało, czy u mnie w sklepie ona jest jeszcze dostępna i w razie czego, czy mogę ją zakupić, ale nie była. Już wtedy, jak Wam o tym mówiłam, o tej paletce, już wtedy jej nie było. Także ja już sprawdziłam potem zaraz, to było z miesiąc temu albo i lepiej. Nie było już jej. Nie wiem, czy ja przypadkiem nawet ostatniej nie kupiłam. Czy może ona z tydzień po tym, jak ja ją zakupiłam, jeszcze była. Nie pamiętam dokładnie. Ale na stronie internetowej Sephory ona dalej jest. Kilka dni temu ja ją widziałam i ona była normalnie do zakupienia, bo był czerwony ten przycisk przy niej. Kup teraz, czy jakoś tam się to nazywa w Sephorze. A w tym momencie ona jest przeceniona i niestety sprawdź dostępność, czy coś tam się wyświetla, już nie ma tego czerwonego przycisku. Ale sprawdzajcie, bo ona co chwilę jest, co chwilę wskakuje po prostu do tego sklepu, więc jeżeli byście chciały, to sobie gdzieś tam sprawdzajcie. To będzie to. Następnie cienie jeszcze, to są z Nataszy Denony, ja przy ulubieńcach całego roku o nich się wypowiadałam. Fantastyczne i maty, i przepięknie błyszczące, takie metaliczne wręcz, przepięknej pigmentacji cienie błyszczące. Zachwycona jestem paletkami z Nataszy Denony. Gdyby ta paleta duża, bo są kilka chyba tych dużych palet, jest w Sephorze chyba jedna czy dwie, te właśnie takie ogromne palety, gdyby one nie kosztowały 600 zł, to ja bym sobie na nie pozwoliła, więc no, na razie ich nie kupię, bo to strasznie drogie są, nawet z zniżką one wychodzą naprawdę
strasznie drogie, ale uważam, że są bardzo dobrej jakości. Jeżeli chodzi o te małe, one chyba 109 zł kosztują, z tego co kojarzę. Więc no, a starczą na pewno na bardzo długo, bo ja już je bardzo długo mam. Troszeczkę widać zużycia w tych cieniach perłowych, bo je się tak palcem nakłada, one są mięciutkie. Nakłada się po prostu paluchem, ale wiecie co, nie tylko, bo i pędzelkiem też dobrze mi się nakładają. Więc tak, no ale jeżeli chodzi o te matowe, to praktycznie zużycia tu nie widać, a też bardzo często po nie sięgam. Bardzo wydajne po prostu są. To będzie to. Jeżeli chodzi o paletkę do twarzy, to paleta ta. I przez dłuższy czas ona będzie moją ulubioną paletą, bo tutaj mam po prostu wszystko. To jest paleta z Benefitu, kupiona przeze mnie w bardzo okazyjnej cenie, bo za 141 zł, a jej koszt normalnie to jest 280 z kawałkiem. Także jest fantastyczna, mamy dwa bronzery, ten ciemny tutaj, jeszcze go nigdy nie nakładałam, ale zobaczymy, może będę go używać po prostu jako cień. Tutaj mamy hulę, mamy koralistę, mamy rozświetlacz przepiękny, przepiękny rozświetlacz i fantastyczny róż, który ostatnio bardzo często używam zamiast różu innego i zamiast bronzera. Po prostu jeden kosmetyk nakładam i to jest on. I dwie ostatnie rzeczy. I kończę. Paletka do brwi z Benefitu. Wszystkie kosmetyki do brwi, które miałam z Benefit, mi się nieziemsko sprawdziły. Nie były dobre, ale były po prostu znakomite. I ta paleta również, bardzo ją lubię, to jest trójeczka. To jest paletka po prostu dwóch cieni do brwi. I pomadki, które też bardzo fajne są. Skuszę się na kolejne inne kolory, bo to są pomadki z Golden Rose. Taniuteńkie, po prostu jeżeli chodzi o Sephora, To są tanie, bo kosztują 19 zł, z tego co pamiętam. To jest Golden Rose Soft and Matte Creamy Lip Color. I ja mam tutaj kolor 109 oraz kolor 105. Oba różowe, jeden jaśniutki, drugi ciemny i można je ze sobą mieszać, więc wychodzi pośredni. Także bardzo fajne, bo one są matowe, bardzo dobrze się trzymają, ale nie są to pomadki wysuszające i zastygające na ustach. Także nie wysuszają ani nic. Nie ma też jakiegoś takiego rozwarstwiania, czy nie wiem, kruszenia się, absolutnie. A trzymają się bardzo ładnie, nie migrują nigdzie. Wystarczy pomalować, nie za mocną warstwą po prostu, bo one i tak mają bardzo ładny pigment. Wystarczy sobie pomalować, odczekać chwilę, żeby one się tak wsiąknęły po prostu. W razie czego delikatnie odcisnąć chusteczką i wygląda bardzo fajnie. W tym momencie na ustach mam wiązankę tych dwóch kolorów. I to byli moi ulubieńcy. Dajcie znać, jacy są wasi. Ciekawa jestem, co będzie w przyszłym miesiącu, bo ja tych kosmetyków mam sporo i sporo ich testuję. Mam taką rotację tych kosmetyków, że ho, ho, ho. Więc na ten moment to jest to, co teraz pokazałam. I zapraszam na kolejne moje filmy. Dajcie koniecznie znać, jacy wasi ulubieńcy byli ostatnio i czy znacie te kosmetyki tutaj. Buziaki, pozdrawiam was, zapraszam na kolejne filmy, pa!